Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Jubileuszowe Bitwy. W tym odcinku dwa niesamowite jubileusze. Pierwszy jubileusz to 70-tysięczna bitwa, a drugi jubileusz dzisiaj to właśnie kolega, który rozegra 70-tysięczną bitwę, rozegra typem 59 i będzie to jego 7-tysięczna bitwa. Dwa niesamowite jubileusze jednego gracza, agenta z 07 z PMHC2. Witam cię serdecznie. No, cześć. Właśnie przed chwilą ja mówię, agent, ty wiesz o tym, że ty jesteś 127 w Europie, jeżeli chodzi o ilość bitew i ty tego nie wiedziałeś, nie sprawdzałeś tych liczb. Oczywiście na pierwszym miejscu bezkonkurencyjny Evil Joe, to jest po prostu człowiek, maszyna, nie wiadomo jak on to zrobił. W zasadzie on zrobił dwa razy więcej niż ty bitew. Czy jest to możliwe, jak sobie to tak wyobrażasz? Musiałby nie spać, czy jednak jest taka możliwość, że jedna osoba by to zrobiła? O, jedna osoba wątpię, wiesz co, ja jestem no life'em strasznym, ale jak dwa razy więcej to... No wątpię, ale możliwe, że... No może, że po prostu non-stop gra, 6 godzin snu i tyle. Trzy osoby w Europie mają ponad 100 tysięcy bitew i tylko tak szybciutko pokażę. Ty jesteś na miejscu, momencik, 127 w tej chwili. W zasadzie byś był na 126, czy nawet wyżej, ale nie grałeś już w zasadzie od, nie wiem, 20 godzin. Tak, tak. Ponieważ czekałeś na to nagranie. Czyli chciałeś upamiętnić dla swoich dzieci w przyszłości, że taką ilość bitew rozegrałeś. No jesteś topowym graczem w Europie, jeżeli chodzi o ilość bitew. Ale nie tylko o ilość bitew, w zasadzie jesteś skutecznym graczem. Udało ci się nawet zrobić, to jest coś niesamowitego, na borsu Q13 kili. Czemu ja tego nie pokazałem? Pokaż, co potrafisz. A nie wiem, jeszcze wtedy jakoś nie zwracałem uwagi na te powtórki, wiesz? Aha. 6 puli, no. Czyli już trochę tych puli zrobiłeś. Ja zawsze zaznaczam, ile puli. Nie wiem, dlaczego droczę się z tym deadem. W ogóle to może wytnę, nie? Okej, no to teraz zerknijmy twoją infografikę, czyli informację o tym, jakimi czołgami lubisz najbardziej grać. I od razu wychodzi na to, że ponad 22 500, czyli wielu graczy w ogóle nie doszło do takiej ilości bitew, rozegrałeś ósemkami. Widać, że najbardziej chyba podoba ci się gra medami, ale to możliwe dlatego, że tyle rozegrałeś bitew typem 59. Czołgami ciężkimi rozegrałeś ponad 20 tysięcy bitew, dużo również TDK-ami, o wiele mniej lightami oraz artyleriami. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o narodowości, to grasz dużo wszystkimi narodowościami oprócz Japonii i Wielkiej Brytanii. Masz wszystkie dziesiątki, nawet posiadasz również obiekta 260. Kiedy udało ci się go zrobić? Bodajże pod koniec maja. Mhm. Zarejestrowany 22 sierpnia, czyli nie od początku otwartej wersji gry World of Tanks. Jak doszło do tego, że zacząłeś grać w World of Tanks? A zobaczyłem u kolegi, że gra w jakieś tam czołgi. Zapytałem się, co to. No i stąd się wzięło. Nick w grze. Agent z 07. O co chodzi? Czemu nie agent 007? No, jakoś tak wyszło, że w akademiku kiedyś kolega właśnie wchodził do pokoju z flaszeczką, więc powiedziałem, agent 07 właśnie przyszedł i stąd jakoś sobie wziąłem ten nick. A właśnie, ja może dlatego, że ja jestem piwosz, mało piję wódki. Właśnie, student, czyli... Dlatego tyle tych bitew rozegrałeś, bo między sesjami jest dużo wolnego czasu, tak? To znaczy, no, studiuję cały czas, a uczę się w czasie sesji, nie? Aha! Jakie są twoje ulubione czołgi? Widzę, że na pewno typkiem 59 lubisz grać, ale może jeszcze jakieś inne, nie czołgi premium, czyli twoje ulubione czołgi w garażu, w hangarze. No tak, typek to mój faworyt zdecydowanie, a później to już tak właśnie Hellcat, Pelc. Co jeszcze? Z dziesiątek to E50M, Bloodshot. No i tak generalnie to wszystkim po trochę. Mm-hmm.
I właśnie 7000 bitwę dzisiaj rozegramy oraz 70000 bitwę, czyli dwa niesamowite jubileusze. I będziesz grał typkiem 59, żeby się do ciebie dopasować, bo niestety nie posiadam typka 59. Wezmę również meda o matchmakingu do 9 tierów, czyli T34 przez 3. Dobra, to może nie tracimy czasu. Rzuciło nas na mapę kopalnie. Co my tu mamy? W przeciwnej drużynie nie widzę, no AMX CDC, no to z AMX-em 1390 na pewno będą chcieli zdobyć heala. Czy my również będziemy próbowali to zrobić? Oj nie, typek jest zdecydowanie za wolny. Za wolny się rozpędza, żeby tam zajechać na czas. Mhm. A i to będzie ciężko wjechać. Mhm. Dobra, jak proponujesz? Myślę, żeby podjechać pod heala i sprzedać pierwszą freepestkę, jakby mu wjeżdżać. A później to już zgadnie, jak na mapce się rozstawią, to tak trzeba będzie grać. Dobra, zdobyty heal. Zdobyty heal z tym, że... Oni kampią trochę. Proszę. Nikt na wodę nie pojechał. Możemy się wybrać tam. Dobra, ja spróbuję. Tak, zrobię to takim, można powiedzieć, ostrym zakrętem. O, już mnie widzą. Uważaj. Tam za kamieniem mamy T34 przez 1. No właśnie mi sprzedał gonga. Dobra. Spróbuję przejechać dalej. Chyba będzie na setkę bicie. Schowana jest nie za... Zdąży. 50 setka schowana jest. Podjeżdżamy dalej? Wiesz co, można by było... A, E75 teraz widać bokiem. Czyżby jubileuszowa bitwa? Czyli już wiadomo. Coś czują. Coś czują. On tam wystawał zza kamienia jakoś? Tak, tak, tak. Ale zezowaty. Nie wiem, czy go trafiłem. Wydaje mi się, że tak. A moje ziemniaki lecą. O, uwaga! Trzeba uważać, bo jest dosyć wyrównany mecz.
Dobra, E75 padł. Tam jest jak Tiger. Jakby się... O nie, on się na mnie patrzy. A, już go jedzą. Dobra, to co? Jak zniknę, wjeżdżamy na T-34-1? Pewnie. Dobra, to chodź. To trzeba uważać na T-30 jeszcze. Dobra, czekaj, ja zniknę. Jest T-30. No niestety zes. To mi straszne kotofle, co? Wiesz co, dawno nie grałem tym czołgiem i on ma chyba strasznie słabą celność. Oczywiście twój typek mój to... ciut lepszy. No. Oh my god! Wjechałem na artylerię. Dobra. Ale teraz możesz... No niestety, to był ostatni czołg. Myślałem, że przynajmniej coś zrobię w tej bitwie. Ale tragedii nie było. Chociaż 1500 obrażeń zrobionych na 8 tierze, no to jest poniżej średniej, czyli nic takiego dobrego. No, taki średniak wyszedł. Tak jest. Zobaczmy u ciebie. Aha, czyli ja zrobiłem 1800 lepiej, ale ty za to zrobiłeś dużo po wyspotowaniu, czyli 2247 po spocie, no i ładny exp nawet, bo drugi exp w drużynie zrobiłeś. Jeżeli chodzi o zarobek, ja zarobiłem 47,5 tysiąca na czysto, a ty? Ja 70 tysięcy na czysto, bo trochę z golda strzelałem. Dwa bodajże pociski. Mhm. Dobra, ja myślę, że tragedii nie było. Dobra bitwa, dużo wyspotowane przez ciebie, więc jak na jubileuszową bitwę jest ok. I teraz, tak żeby było wiadomo, czyli jesteś posiadaczem 70 tysięcy rozegranych bitew, czyli niesamowita ilość. Oczywiście również ta bitwa spowodowała, że 7 tysięcy rozegrałeś bitew na typie 59. Skąd masz tego typa? Kupiłeś go jeszcze dawno temu, kiedy można było kupować za golda, czy wygrałeś, czy...? Nie, kupiłem normalnie, jak był w sklepie. Ja sobie przypominam, że kiedyś nawet była promocja. Nawet była promocja i ten czołg można go kupić za 5,5 tysiąca golda, chyba coś takiego. Kiedyś coś niesamowitego, a ja tego nie kupiłem i teraz tak żałuję. No szkoda. Okej. No to dziękuję. Jubileuszowa bitwa agenta z 07 zakończona. No i cóż, oczywiście jeżeli byś chciał kogoś pozdrowić na koniec, no to w tej chwili możesz to zrobić. A, to pozdrawiam kolegów. Ultra rozdupca Tora, pana Kalinę, dziewczynę Anusiaczka 92, no i co community PMHC. I jak również ciebie, Faja. Również wszystkich kolegów z PMHC pozdrawiam. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć. Cześć.